Policjanci z Wągrowca uratowali życie 15-latki z Chodzieży. Cała historia zaczęła się od niewinnego kłamstwa. W rozmowie z rodzicami twierdziła, że jedzie na kręgle. Wybrała jednak imprezę i prawie przypłaciła to życiem. Dopóki dziewczyna miała kontakt SMS-owy z matką, ta niczego nie podejrzewała. W końcu około 18:00 telefon dziewczyny zamilkł. Zaniepokojona matka bezskutecznie kontaktowała się ze znajomymi córki, aż w końcu poprosiła o pomoc policjantów. Ci szybko ustalili miejsce, w którym była. Drzwi policjantom otworzył mężczyzna, który wstępnie twierdził, że takiej osoby tam nie ma. Natomiast po chwili widział, że to nie są żarty ze strony policjantów, że sprawa jest naprawdę poważna. Zaczął z policjantami współpracować i wpuścił ich do mieszkania. Policjanci znaleźli poszukiwaną na podłodze łazienki. Leżała w wymiocinach. Miała bardzo słaby puls i płytki oddech. Mundurowi udzielili dziewczynie pierwszej pomocy. W szpitalu okazało się, że miała w organizmie około 2 promili. W sprawie zostało wszczęte postępowanie. Trwa sprawdzanie, czy nie doszło do rozpijania małoletniej, a co za tym idzie do popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.